No, nie spodziewałem się, po pierwsze, że zrobię takie wielkie show po wstawieniu zdjęcia z rehabilitacji, gdzie tam jest, można powiedzieć, rąbek mojego rowka. I gdzieś tam się to pojawiło w gazecie. Ale wszystko idzie, że tak powiem, bardzo dobrze. Nie odczuwam już takiego dużego bólu. Wczorajszy trening pokazał, że dobrze też się czuję na motocyklu, więc nie ma już problemu. Jak ty jesteś fizycznie i psychicznie przygotowany do tego sezonu, do pierwszego meczu, który już po jutrze? No ja bardzo pozytywnie patrzę na ten sezon. Uważam, że wszystkie sparingi dotychczas i te nawet dwa turnieje ostatnie bardzo mnie podbudowały, bo występy uważam, że nie były najgorsze, więc ze spokojem patrzę na pierwszy mecz i uważam, że będę bardzo dobrze przygotowany. Rzeczywiście początek, pierwszy wyjazd w Ostrowie, sparing był super. W Anglii tak samo, myślę, bardzo to pozytywnie, później troszkę słabiej, ale już raczej te problemy ze sprzętem czy z moją jazdą zostały już chyba zażegnane. Razem z trenerem pracujemy nad moimi błędami na torze, żeby je pomalutku, sukcesywnie, kroczek po kroczku wyeliminować. I myślę, że jest coraz lepiej i powinno być w miarę stabilnie. We'll be right back.